Jakże bardzo bym chciał, by na widok ubogiego, który wchodzi do kościoła, modlące się wspólnoty parafialne, klękały ze czcią, jakby to sam Pan przychodził, powiedział Ojciec Święty w wideoprzesłaniu do podopiecznych rzymskiej Caritas. We wtorek wieczorem w Teatrze Brancaccio wystawili oni przedstawienie teatralne, w którym opowiadają o swych trudnych doświadczeniach. Sposób, w jaki przemawiacie do tego miasta, powiedział Franciszek, uważam za okazję do dialogu i ważnej wymiany. Wy na katedrze, pokazując wasze ukryte umiejętności, a inni wsłuchani w was i, czego jestem pewien, zachwyceni zaprezentowanym im bogactwem. Któż by pomyślał, że od bezdomnego można się czegoś nauczyć? Któż by pomyślał, że bezdomny może być święty? Franciszek przypomniał, że Chrystus sam stał się ubogi. Obrał tę drogę, by nas pocieszyć, zbawić i wyzwolić z naszej nędzy. Prawdziwą wolność, zbawienie i szczęście daje nam Jego współczująca, czuła i wielkoduszna miłość, mówił Ojciec Święty i podkreślił, wy nie jesteście dla nas ciężarem, jesteście bogactwem, bez którego nadaremne są nasze starania, by odkryć oblicze Pana.